Hej, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widać, podtrzymuję się ostatnio w tworzeniu filmów na YouTube, także zobaczymy, czy zostanie ta forma na dłużej, jak to się będzie sprawdzać. Na razie mam fan zrobienia nagrań tutaj, także cieszmy się z tego i korzystajmy, że mamy dodatkowe treści o manifestacji. A dzisiaj przychodzę do Was z sesją Q&A. Dlatego, że zadałam Wam pytania na Instagramie i stwierdziłam, że tym razem nagram po prostu taki materiał na kanał, żeby zostało też to na dłużej. Na Instagramie te relacje znikają po 24 godzinach, także dzisiaj w takiej formie. I dostałam od Was tych pytań jak zwykle całkiem sporo, więc nie odpowiem na wszystkie. Postaram się odpowiedzieć na większość, albo przynajmniej na te wybrane. Mimo to dziękuję Wam bardzo za każde zadane pytanie. Cieszę się, że jesteście, pytacie, dopytujecie, interesujecie się, a nie powiedzieliście palić to, manifestacja nie działa, bo my wiemy. My wiemy lepiej. Także już nie przedłużając, przejdźmy sobie do pierwszego pytania, którym jest: nadal uważasz, że afirmowanie na związek jest bez sensu i tylko afirmacje na self-concept? Słuchajcie, to nie jest tak, że nie można w ogóle afirmować na związek. Ja zawsze powtarzam, że same afirmacje na związek bez afirmacji na self-concept raczej nie tędy droga, raczej to nie jest dobry pomysł długofalowo, dlatego że ja uważam, że ten self-concept powinniśmy wzmacniać cały czas i zawsze powinniśmy mieć jakieś afirmacje na self-concept, co by się nie działo. Dlatego, że zawsze może być jeszcze lepiej i zawsze mając ten self-concept jeszcze lepszy i jeszcze lepsze przekonania o sobie, możemy manifestować szybciej, łatwiej i więcej. A po drugie, większość osób jednak ten self-concept no, ma taki, bym powiedziała, wiadomo, zakładamy, że mamy doskonały, ale jednak w skład tego self-conceptu zwykle wchodzą jakieś przekonania na temat relacji z innymi ludźmi, na temat nas samych, tego jak my jesteśmy traktowani, na co my zasługujemy, na jakiego rodzaju miłość zasługujemy, a inni ludzie po prostu będą nam to odbijać jak lustro, tak? Więc jeżeli my tych przekonań na temat naszego self-conceptu nie będziemy na bieżąco zmieniać, no to same afirmacje na związek mogą nie być tak efektywne albo mogą w ogóle nie przynosić takich rezultatów, jakbyśmy tego oczekiwali. Pytanie drugie. Jaki masz rytuał nocny, a jaki dzienny? Słuchajcie, domniemam, że chodziło tu o taką rutynę właśnie nocną, rutynę poranną. Słuchajcie, ona się ostatnio zmieniła, natomiast zwykle to jest tak, że ja dzień rozpoczynam, jak już zapewne wiecie, od nagrania czegoś, jakiegoś tematu na nasze wyzwanie, na nasz program. W tym miesiącu program to Boska Energia. Cieszę się, że jest tam ponad 100 osób. W marcu mieliśmy program Wszystko to Ty i teraz już co miesiąc jest nowy program, gdzie codziennie wysyłam te nagrania i ja je zwykle nagrywam na bieżąco. Rzadko się zdarza, że nagrywam do przodu, bo wolę czerpać jakby inspiracje z każdego dnia i uważam, że wtedy to jest bardziej jakby bardziej trochę też channeluję i jestem w stanie lepiej dostosować to, co powinniście, co może potrzebujecie, czego potrzebujecie usłyszeć w danym dniu. Więc to jest taka rzecz, którą robię zwykle po przebudzeniu, oprócz takich rzeczy bardzo prozaicznych typu mycie zębów i jakaś poranna pielęgnacja. A następnie bardzo często idę na siłownię i dopiero po siłowni się ogarniam i robię jakieś inne rzeczy. Także tak wygląda mój dzień, mój poranek, a jeżeli chodzi o wieczorne rytuały, no to zwykle po prostu moje wieczory są już bardziej spokojne. Zwykle są poświęcone na afirmowanie. Ja bardzo często przed snem wychodzę jeszcze na spacer, powtarzam afirmacje, wracam, kąpię się, jeszcze może czasami coś dodaję na TikToka czy do internetu, dlatego że dotychczas była między nami, między mną mieszkając tutaj w Dubaju, a Polską, 3 godziny były różnice, więc ja starałam się jeszcze przed snem coś dodawać, bo u Was to jeszcze było dosyć zwykle wcześnie. Natomiast teraz są już tylko 2 godziny, bo się przestawiła godzina. No, ale staram się już potem jakby nie sięgać po telefon, przynajmniej te pół godziny przed snem, tylko właśnie już powtarzać swoje afirmacje. A i rano też po przebudzeniu powtarzam afirmacje, jeżeli chodzi o te takie rytuały związane z manifestowaniem, ale nie stosuję zwykle medytacji ani niczego innego, nie mam takich rzeczy, które bym robiła każdego dnia.
Pytanie numer 3. Czy afirmacjami można zmienić życie innych? Chciałabym, żeby mama mogła kupić nam dom. I odpowiedź to tak, właściwie robimy to cały czas. Pamiętajcie, że to, jacy i kim są ludzie dookoła nas, też jest naszą manifestacją. I absolutnie nie chodzi teraz o to, żeby brać całą odpowiedzialność za to, kim ci ludzie są i co się dzieje w ich życiu i się za to obwiniać, że to jest nasza wina, że komuś się nie powodzi. Nie, nie wchodzimy w to, to jest bardzo zła droga i to nie jest totalnie droga, którą chcemy iść. My po prostu wiemy, że mamy wpływ na to, co się będzie działo w życiu innych ludzi. I jeżeli na przykład zaczynamy myśleć o mamie, że jej się jak najlepiej powodzi, że ona ma więcej pieniędzy, i sami zaczynamy mieć lepsze przekonania nasze własne na temat właśnie finansów i naszego self-konceptu, to życie innych też zaczyna się zmieniać bardzo często. Natomiast jeżeli trzymamy mocną historię na temat kogoś, czyli mamy tak wryte na bani, że tak powiem, że na przykład nie, moja mama zawsze sobie nie radzi z finansami i nie zmieniamy tego na bieżąco poprzez na przykład utrzymywanie diety mentalnej i myślenie, że mamie się powodzi lepiej i nie mamy myśli przeciwstawnych w stosunku do tego, i się zgubiłam w tym zdaniu, bo zrobiłam za długie zdanie. W każdym razie wiecie, musimy utrzymywać dietę mentalną i pilnować, żeby nie myśleć dalej w kontekście tej starej historii, tak? Myśleć o mamie, że mamie się jak najlepiej powodzi, że ona ma zawsze dużo pieniędzy. Wtedy dostrajamy się do rzeczywistości, w której mamie się lepiej powodzi. Pytanie numer 4. Jak z manifestacją dzieci? Ich zachowania do nas? Słuchajcie, i tak samo jest w kontekście dzieci, tylko że dzieci, bardziej bym powiedziała, one... My często nie mamy żadnej historii na temat dzieci, tak? Bo one są małe, one dopiero przyszły na świat, one się ciągle zmieniają. Chyba że sobie powtarzamy non-stop już od tego urodzenia, że to dziecko jest niegrzeczne, to dziecko będzie niegrzeczne i bla, bla, bla. Ale słuchajcie, dzieci bardzo często również reagują na nasz self-concept. I dostałam przecież ostatnio taką piękną wiadomość, że jedna z Was właśnie jak jej córeczka płacze, to włącza moje nagranie, jakieś moje filmiki, w których ja mówię. I ona się uspokaja, i ona śpi wtedy. I słuchajcie, ja bardzo dużą też różnicę właśnie zauważyłam, jak dzieci się przy mnie zachowują, kiedy ja zmieniłam swój self-concept. Dlatego, że tak jak Wam powiedziałam na samym początku, ludzie są naszym odbiciem, oni też są naszą manifestacją i oni, jak wszystko inne w naszej rzeczywistości, są dowodem na to, co my uważamy o nas samych. Czyli na przykład, jeżeli ja uważam o sobie, że mnie nikt nie lubi, że nawet ja siebie nie lubię, że po prostu jakieś takie bardzo negatywne przekonania o sobie, no to nawet dzieci też muszą to odbić, tak? Dzieci bardzo też jakby widzą więcej niż my, bo nie mają tyle nałożonych negatywnych przekonań. Dlatego, kiedy zmieniamy nasz self-concept, zaczynamy lepiej myśleć o sobie, zaczynamy mieć lepsze przekonania o sobie, bardzo często dzieci też zaczynają się zachowywać lepiej w stosunku do nas. Kiedy mamy na przykład przekonania, że jesteśmy kiepską matką, że sobie nie radzimy, no to dzieci muszą na przykład sobie nie radzić z czymś, czy właśnie nas krytykować, żeby być dla nas tym dowodem w naszej rzeczywistości, manifestacji, że my jesteśmy kiepską matką, tak? Więc w taki sposób to działa. Pytanie numer 5. Jak wytłumaczyć, że nie trzeba wierzyć w afirmację, żeby się spełniła? I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja bym nawet powiedziała, że nie da się wierzyć w afirmację, którą zaczynamy powtarzać. Chyba że powtarzamy coś, co już mamy odbite na podświadomości. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my wierzymy w coś, na temat czego mamy już wyrobione przekonanie, tak? Czyli na przykład osoba, która wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzy w Niego dlatego, że przez na przykład określony czas było jej wpajane, że to jest odpowiednia religia, że dlatego, że On istniał, że mówił to, że robił tamto, bla, bla, bla. I dlatego ta osoba wierzy w Jezusa Chrystusa. Jeżeli ta osoba chce zacząć wierzyć na przykład w Allaha, a w Jezusa nie, chociaż no... Ta religia związana z Allahem też jest powiązana z Jezusem, ale nieważne. Chcę zacząć wierzyć w Allaha, mimo że wcześniej nie wierzyła w Allaha, to ona, powtarzając sobie afirmację wierzę w Allaha, ona jeszcze w Niego nie wierzy. Ale jeżeli będzie powtarzać, to zacznie w Niego wierzyć. Rozumiecie? Tak samo jakbym na przykład... No wiecie, jeżeli ja... W tym momencie czuję się bezustannie odrzucana przez swoich partnerów, tak? Każdy partner, którego poznaję, każdy mężczyzna mnie odrzuca. Więc ja mam przekonanie, wierzę w to,
na poziomie podświadomym, bo oczywiście świadomie, no nie powiedziałabym, że wierzę, że jestem odrzucana, ale na poziomie podświadomym mam przekonanie, że jestem odrzucana, więc ja wierzę, że na przykład kolejny, na pewno ten facet też mnie odrzuci, na pewno on mnie też zgostuje. I to, w to wierzę. Więc jeżeli ja chcę zacząć wierzyć w to, że nie będę odrzucana, czyli ja zaczynam sobie powtarzać, ja zawsze jestem chciana, kochana i wybierana, taką afirmację, tak? Zaczynam powtarzać sobie afirmację, zawsze jestem chciana, kochana i wybierana, to oczywiście, że ja w to na początku nie będę wierzyć. Ja po to to powtarzam non-stop, żeby w to uwierzyć. Więc my nigdy tak naprawdę nie będziemy do końca wierzyć w nasze manifestacje, ani w nasze afirmacje. Możemy wierzyć, że w pewnym momencie, że manifestacja ma sens, że nam się to uda, ale nadal, żeby wierzyć w jakąś konkretną rzecz, którą powtarzamy, no to musimy ją najpierw powtarzać i wtedy w nią uwierzymy. Więc absolutnie się tą wiarą nie martwcie. Kolejne pytanie. Jak uwalniać przekonania? I słuchajcie, myślę, że wiem, o co chodziło zapewnie osobie pytającej, ale tutaj odpowiem Wam, żeby też rozjaśnić bardziej temat, że my tych przekonań nie możemy uwolnić. My przekonania możemy tylko zmienić. Czyli na przykład, chociaż te przekonania i tak jakby tam zostają, tylko my je jakby wyłączamy. Czyli słuchajcie, kiedy my na przykład dotychczas chodziliśmy taką jedną ścieżką i tą ścieżką było przekonanie, ja zawsze nie mam pieniędzy, ja zawsze jestem biedna, no to ta teraz ścieżka, przez to, że sobie ją powtarzamy, ona była, że tak powiem, aktywna, tak jak jest jakiś użytkownik na Facebooku aktywny, tak, na Messengerze. I my nie możemy jakby w ogóle tego przekonania usunąć, już nigdy. Ono zawsze zostanie z nami, więc nawet przekonania, które teraz zmieniliście, one zawsze są tam. Ale możemy je wyłączyć i możemy sobie wyrobić inne i włączyć to inne. Czyli to nam cały czas było aktywne i jak my teraz zaczynamy powtarzać sobie, że ja mam zawsze pieniądze, ja jestem bogata, to my zaczynamy sobie wyrabiać jakby nową ścieżkę. Dotychczas była jedna ścieżka, zaczynamy wyrabiać nową. I im dłużej powtarzamy, to w końcu stanie się tak, że ta się wyłączy, a włączy się nowa. Ta zacznie być nieaktywna, ta jestem biedna, a aktywna zacznie być jestem bogata, ja zawsze mam pieniądze. Więc tak to wygląda, my nic nie uwalniamy, my po prostu wyrabiamy sobie nowe przekonanie i ja, że tak powiem, włączamy, stare wyłączamy. Pytanie numer 7, właściwie to było takie stwierdzenie, ale stwierdziłam, że na to też odpowiem. Nic nie mogę zamanifestować, a mam dobre założenia na ten temat. Słuchajcie, sprawa jest tego typu, że jeżeli my nic nie możemy zamanifestować, to nie mamy dobrych założeń na ten temat. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe i jak bardzo chciałabym wszystkich głaskać po głowie i powiedzieć, na pewno jest okej i wszystko robisz dobrze, po prostu coś na zewnątrz nie wyszło, to wiecie, że ja jestem osobą, która bierze 100% odpowiedzialność za to, co się dzieje w mojej rzeczywistości i po prostu wiem, że albo tutaj praca była wykonana źle, albo było za mało powtarzanych na przykład afirmacji i trzymania diety mentalnej, albo po prostu za krótko. No, jakieś przekonania jeszcze nie zostały zmienione i to, że innym osobom już coś wyszło, mimo że wykonały taką samą ilość pracy, nic nie znaczy, bo każdy z nas jest inny i porównywanie się tutaj totalnie nie będzie miało sensu. Wróbelek mi wleciał na balkon, dlatego tak spojrzałam. Więc słuchajcie, to jest po prostu kwestia konsekwencji, czasu, trzymania się swojej sceny końcowej i nie powtarzania, że mi nie wychodzi, mi się nie udaje. Kolejne pytanie. Czy afirmowanie, gdy mam zły humor, jestem smutna, ma sens? Niby manifestuję SP, ale też jest mi smutno, gdy mówi mi, że nie chce ze mną być i jestem tylko koleżanką. Słuchajcie, pierwsza część tego pytania, oczywiście, że afirmowanie, gdy mamy zły humor, gdy jest nam źle, ma sens. Nawet bym powiedziała, że ma wtedy więcej sensu niż afirmowanie, kiedy jest nam super, dlatego że właśnie w tych momentach, kiedy pojawiają się jakieś negatywne emocje, mogą za tym też, no te zwykle negatywne emocje wynikają z naszych negatywnych myśli, wobec czego szczególnie wtedy dobrze jest afirmować, żeby te negatywne myśli nie przejęły wszystkiego, takiej kontroli nad nami, tak? Bo kiedy jeszcze trzymamy się naszych afirmacji, to możemy iść bardziej w stronę tych afirmacji i poczujemy się też lepiej.
Natomiast tutaj jest też jakby druga część tego zdania, pokazuje, że tutaj nie jest ignorowana 3D. Bo tutaj właśnie napisałaś, że niby manifestuje SP, ale też jest mi smutno, gdy mówi mi, że nie chce ze mną być, jestem tylko koleżanką. Czyli dalej podejmujesz się reakcji na rzeczywistość zewnętrzną. Jakie to ma dla Ciebie znaczenie, że on Ci jeszcze mówi, że nie chce z Tobą być i że chce, żebyś była koleżanką? To jest coś, co wynikło z Twoich starych założeń, więc to jest stara historia. Dlatego Ty właśnie idziesz i powtarzasz sobie, na przykład, że jestem najlepsza, jestem wybierana i każdy chce ze mną być, nie wiem, jakie masz afirmacje, żeby zaraz doświadczyć czegoś innego. Więc to, co widzisz teraz, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I właśnie było następne pytanie, co było dla Ciebie najtrudniejsze do zrozumienia w manifestacji. I myślę, że to jest właśnie jedna z takich rzeczy, które było mi najdłużej, najciężej jakby pojąć, że naprawdę wszystko jest manifestacją i wszystkiego mogę doświadczyć. Bo przez jakiś czas tam, kiedy zaczynałam z manifestacją, miałam takie przekonanie, okej, manifestacja działa, ale do określonego poziomu, bo to na przykład wynika z jakiegoś przeznaczenia, a to wynika z jakiegoś losu, a tutaj może nie było nam dane, a tutaj może to ta osoba mnie zraniła, a nie jakby wynikło to z moich przekonań. A tu może trzeba jakieś działanie wykonać. Zobaczcie, to jest tak, że ta rzeczywistość 3D będzie nam podpowiadać jakieś stare rzeczy. I to jest mega ważne do zrozumienia, że to będzie się wydarzać i dopóki my nie zaczniemy rozumieć, że to, co się dzieje w 3D, to jest jakaś scena przejściowa, ale nie nasza scena końcowa, w której chcemy się znaleźć, to będziemy cały czas wydłużać i oddalać nasze manifestacje w czasie. I słuchajcie, tym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy filmik. Myślę, że nagram part 2 tego Q&A. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy robić, bo mam jeszcze kolejne ciekawe pytania, natomiast nie chcę też, żeby dzisiaj ten odcinek był zbyt długi. Tak jak wspomniałam na początku, trwa nasze wyzwanie Boska Energia, także jeżeli chcecie codziennie otrzymywać materiały dotyczące manifestacji, każdego dnia budzić się z nowym nagraniem, to zapraszam Was tam serdecznie, tam uważam lecą najlepsze inspiracje, po prostu takie czyste złoto, płynne złoto. Także tak. Tyle na dzisiaj. Życzę Wam przepięknego dnia i przepięknego miesiąca, bo mamy dzisiaj 1 kwietnia i uważam, że ten miesiąc będzie przepełniony cudami i pięknymi niespodziankami, tylko to przyjmujemy. Także ściskam Was mocno i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!